Dorobiłem sobie panel dzisiaj w końcu. Jaki? Od paliwa. Czy tamten do zrzutu, tak? Do No, zmiany. cały ten panel tam. Bo normalnie miałem to na tym. Na joysticku, ale że odciąłem ten kawałek, to już. To spoko. No i wiesz co, to zawsze się przyda, nie? No. Trochę mnie plecy bolą. No jakiś poszczyk mam. Ja mam ogólnie tam gdzieś się inne uszkodzone. A to co, gdzieś po jakimś wypadku, czy co? 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 Gość pijany, 2 promile alkoholu się we mnie wjebał. A to pieszo byłeś, czy nie, maluchem jechałem. Ale to było zanim na taryfie jeździłem, 12 lat temu. A więcej, jest 15 lat temu. Dobra, odpalamy, kurwa. Jak maluchem jechałeś, to tak jakbyś prawie jest. No, dobrze, że miałem tego. No nie, bo miałem kubełkowy fotel, wiesz? A, to w bok jakoś walnął. Z tyłu. Co, gotowe na liderowanie? Zobaczymy. Powiedz mi, JSOWy te kasetowe to są A, nie? Tak. Alignment już mam. Request rearming. Ja właśnie się przyzbroję. Copy. Takan jest pierwszy, tak? Też mam brać te kasetówki, czy tylko ty bierzesz? Jak chcesz, no. To jak to tam wychodzi? No ja mam 6 GBU-12 i dwie te 2 JSOWy kasetowe. To czemu nie wziąłeś 4 kasetówek? Wiesz co, to za różnica? Dwunastki jednak, bo... No ale przecież po dwie wchodzą na ten... Aha, jedno z jednej strony tylko jest akurat. Na jednym pylonie, no. To będziecie strasznie ściągać na lewą stronę. No się wytrybujemy. No nie wiem czy cię tak. To ja, wiesz co, ja nie biorę, ja wezmę tylko dwunastki. Spoko. U mnie Gildo 2 zbiorniki dał i 6 tych 12. No, tak pisał tam właśnie. No ja sobie wezmę ten 8 dwunastek w takim razie. Ale czekaj, to wiesz co lepiej zrób? A nie, dobrze dałeś, przy kabinie. Tak, przy kabinie zaraz mam. Co, brać te JSOWy czy co? No nie wiem, no jak chcesz. Ty jesteś lider, ty decyduj. No to ja decyduję, tak, że możesz wziąć to, co chcesz. Hamstwo. No dobra, zobaczymy, może się nie rozbije po starcie. No wiesz co, no weź sobie to, co to z czym ci się wygodniej lata, nie? Wyjebało. Ciebie też? No.
Tośmy postartowali. No to chyba serwer ten wywaliło. No to nie wyłączam streama. Idź się tam zapytaj, jak możesz. Czekaj, idę do gilda. I wszedł na zdalny, więc chyba już ktoś tam coś kombinuje. Co to powiem Barusowi. Weź Barusa się spytaj, chyba on kombinuje był coś. Jeden helikopter źle stał, było w wolnym miejscu, ale źle stał, więc jeszcze raz wrzucimy misję. Aha, czyli nie jakiś niespodziewany crash? Nie. User left your channel. Channel switched. Wiesz co, jakiś tam śmigłowiec gdzieś tam źle stał czy coś i restartują jeszcze na chwilę. Także nic nie niespodziewanego. Dobrze, że u gilda są misje o 20. No jest pół do już. Po wyjściu do tego pokoju on mi zaczął wyłączać się i wiesz, i wyłączać grę, więc... A to nie, to jest tutaj tak jakby z tego WMR-a, nie? Pulpit. Pomijam w ogóle te SteamVR-y wszystkie. Dobra, to... O, teraz jestem w innym miejscu. Dobra, to najpierw się może przezbroję. Dobra, wezmę tak jak ty zaryzykuję, może nie polecę od razu w dół. A bierzesz, tak? No nie wiem, bo ty je zrzucałeś, one w miarę dobrze działają, te kasetury. Wiesz co, wszystko się mogło zmienić dawno, po ostatnich update'ach, nie... Nie spalałem, kurwa, teraz... Nie powyłączałem sobie mojego kokpitu, muszę... Muszę teraz wszystko wyzerować, nie? Dobra, baterie.
turning complete. Roll left, roll left. Flight controls. Flight controls. Fenix 1F18 do niedługiego startu na katapulcie. Drugi start oczekiwany za minutę. Fenix 1F1, Rogoczek. 5 na 5. Dzięki. Ciśnienie ustawiono. Ciśnienie chyba nie trzeba było nawet zmienić. No ustawiono jest. 2-4-2, nie masz oczywiście. Tak właśnie, ale to częstotliwości sobie ustawię na tym. W sumie to Case 3 by trzeba było zmienić. Nie, jasno jest. Jeszcze chyba jest tak, że... A, bez sensu. Chociaż nie wiem, tam jest też godzinowo jakoś tam do 7 czy do 8 jeszcze Case 3. A później jest to... 7. No. Dobra, to Case 1. Jedynką startujemy. Nie chcę się kurwa trójką. Dobra, alignment zrobiony. Jakie bingo? Wiesz co, ustaw tam. Tysięcy to akurat tyle, że nawet zdążymy do Stenisa dolecieć. Tu mam. Stenis Dodge 1-2 będzie startował z katapulty drugiej. Jakby no, Dodge 1-1 wyszedł z izolatki z powodów problemów i mógł latać, to poproście go, żeby się pospieszył. Okej, przekażemy. Dzięki, powodzenia. Jest ludzki AWACS, nie? 256. Tak. Mam z trzeciej katapulty startować? No wiesz co, jesteś tam, to możesz podjechać, ja do pierwszej podjadę. Jak trafię, bo kurwa, nie pamiętam kiedy się zapinałem na tej trzeciej. No to wiesz co, mogę poczekać chwilę i ci tam. Kiedy stop. Dobra. Byłoby git. Czoksy. No właśnie. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now removed. Departure Enfield 1, taking cut 1 and 3.
NC312 radio check. Chyba jeszcze. Czekaj, nie widzę teraz tego. Zapalić ci koło? Widzę, możesz podjechać. Jeszcze, no. To jest chyba jak ta siódemka. Jeszcze. Tak, jak ta siódemka to po lewej stronie. Chyba teraz. Jeszcze trochę. Jeszcze ciut. Dobra. A tak, no tak jak myślałem. O, coś mnie łapało, ale chyba... Jest, zapiąłem. Skrzydła idą. Ale dobrze, że nie muszę być z tym. Prowadzącym. O, 14 się pojawiła, ale by cię rąbnęła pewnie, jakbyś stał tam. Ja aż przyklatkowało chwilę. Dobra, no to ja chyba jestem gotowy. Ja sekundę, ustawię sobie tylko od razu kod lasera. W sumie szłoby. Proszę. Mówię, że szłoby w sumie. I tak muszę alignment zrobić TGP na razie, także w locie sobie ustawiam. Jak to było? 1652 ja mam? Tak, ja mam 5-4. Dobra. Dobra, oświetlenie. Świecę. Silniki odpalone. To co? Lecimy. Jeszcze sobie wszystko posprawdzam. Ile ustawiłeś ten trym? 16. Ale nie przestawiłeś trochę na prawo? Wiesz co, w sumie można by było. W sensie ja dałem 18-16. No, ja mam z prawej strony, więc to z prawej strony muszę obciążenie dać inne. Ja mam 17-15 teraz ustawione. No, w sumie. Nie, dałem 16-18 chyba mam. Nie chcę za bardzo w lewo. 16-18. Lepiej jak mnie rzuci w prawo, jak w lewo. Poczekaj, dobra, chwilę. Ja jestem ready. Poczekaj chwilę, bo mi ten tablet spaduje.
A to jest w tym równocześnie startujemy. Mhm. Poczekaj chwilę, bo kurczę, nie umiem ustawić tak, żeby mi nie spadywał ten tablet. A co masz na tablecie? Niborda. Poustawiałem sobie wszystkie PDF-y i... My na pierwszym waypointie mamy ten... Chyba tak, pierwszy waypoint to jest... Pierwszy i drugi. No. Dobra, to możemy startować. Gotowy, tak? Tak. Dobra, to zgłoszę. Departure Enfield 1, taking off from Cat 1 and 3. Dobra, no to na 3 dajemy na full, nie? To raz, dwa, trzy, do pałka. Powiem ci, nawet przedobrzyłem w lewo z tego stępu. No, ja dałem chyba dobrze 18-16. Przechodzę na prawe skrzydło. Nie leć 300, tylko leć trochę wąt... Kurwa, kontroler mi się wyłączył i mam teraz... na pół kurwa ekranu informację, że mi się wyłączył. Przestrzelę trochę przez to. Spoko. Kurwa, nie wiem jak teraz go mam wyłączyć. No chyba nie, to... nie, wyskocz... Dobra, wyłączyło się. Wyszło mi, że mam ten, słabo bateria. Aha. I mi zasłoniło pół ekranu. Dobra, jestem na pozycji. No, mnie jednak też trochę ciągnie na prawo. Przechodzimy na radio, czy na tele się gadamy? Obojętnie. Radio, na radio, tak? 5 na 5. Departure Enfield 1, 2 ship outbound, switching to 256. Enfield 2-1, hold position. Dobra, no to w lewo skręcamy na waypoint pierwszy i 5 stopni zniesienia. Magic, 2 groups. Yeah. Bulls 316 for 151. Heading south, single ship, na razie hostile, military. Second group 322, 135, one ship, heading southeast, hostile, altitude 36,000. Ale co w końcu stwierdziłeś, że co robisz z Googlami? No, na razie chyba je sprzedam, wiesz. Poczekam, aż może... A nie, nie wolisz oddać? Wiesz co, już mi minął ten czas, 14 dni. Aha. Także to... Ale chyba skończyły się na X-comie. Myślę, że chyba powinieneś nie mieć problemu ze sprzedaniem. Wydaje mi się, że na pewno nie będzie problemu. Przechodzimy na Waxa? No ja przyszedłem już na 256. A, no to musisz zgłaszać. Zgłosiłem na tym, na tenisowym. Dodge 1 to Magic Threat 0, 3, 4, 4, 58, 36,000, hot. Copy. Free to commit. Engaging Dodge 1.
Jedziecie na 82. I kanapy mam niedomknięte chyba. O. Myślę, dlaczego mam Master Caution. Patrzę na wyświetlę tu, a tu. Dobra, i za chwilę równo. Dalej 5 stopni wznoszenia. Spike 29 na 10. No to pewnie gdzieś daleko. Tak, tam angażują już. Magic, pop-up, bulls, 3514-18, two ship, hostile heading west. 26,000. Correction, 13,000. 371 chyba, nie wiem, za ile. O 4, 2 razy 3. Też tu Magic. Dobrze, że Gildowi powiedziałem, żeby mnie dopisał do was. Bo dodał mi slota, nie? No, właśnie miał. A Maverick Kowa poszedł, bo tak to gdybym, wiesz, nie był nastawiony na to, że będę dzisiaj leciał, to bym nie poleciał, nie? Ja chciałem w ogóle z tobą się zamienić, jakbym na VR-ach leciał. Bo bym nie że będziesz na... prowadził. Tak, no ale że te lecę na monitorze, no to nie ma problemu. Touch to Magic. Dla mnie, wiesz, bez różnicy. Chociaż wiesz, no fajnie jest dla mnie ten... polecić sobie jako skrzydłowy, bo nie mam za często takiej możliwości. Ja się nie chcę zapisywać na liderów. No ja rzadko się zapisywałem, nie? Magic 5 na 5. Pontiac One Magic. Dobra, no nie, na 25 wyrównamy i te no, 25 wystarczy. Dodge One Magic. Dodge One słucham. Jaka sytuacja? Jednego 29 zaangażowaliśmy, oczekujemy potwierdzenia, że spada. Pokazuje na 35 tysiącach. A ten ustawiłeś stokana na tankera? A właśnie, czekaj, tankera mamy po drodze. Toż to Magic. Do tankera mamy 72 mile. Pontiac One Magic. Dodge to Magic. Co tam się dzieje? CSS2 Magic. Ale fajne chmury jakieś koło, powiem ci, wyjażdżę. CSR2, grupa dwóch UA w po starcie z Batumi z żołnierzami na pokładzie, kierujemy się w ręce. Tak, mam tak cały czas. Kopi, bądźcie świadomi, że w okolicach celu pełna, że tak powiem, nienaruszona obrona przeciwlotnicza. No, ale to jest chyba normalne, bo w klimaksach było to samo. No, robimy smutne. Cisza 2 przyjął. Dobra, na 26, na 27 wyrównam. Pontiac 1, Magic? Magic. Tak, do taku. Pontiac 1, informacyjnie, jeden samolot już przepuścił atak na statki. Dobra. I drugi nie Pontiac 1, jesteście w tej chwili ale między dwoma nieprzyjacielami. Wycofuj na południe, full speed. Nie było cię na kanale? Że nie będziesz miał crasha albo ja. No właśnie, sam się zamotałem i byłem na dwa pikami. Nie, nagle byłeś, wiesz, dziobem nie. W dół, nie? A to może, wiesz co, te przez stream mi trochę tam coś... Tak, na razie. Nie te rady. Przywiesiło.
No, może to też teraz... u mnie, nie? To też nie wiadomo, czy to u ciebie, czy u mnie. No, Barus, nie to... Takie, Barus. Break, Barus, nie to radio. Ja go tam nie słyszę. Ja słyszę tylko ciebie, jak możesz. Zmienię... Kurde, czemu nie mogę kodu lacera zmienić? Wiesz co, jeszcze? Aha, możemy gadać na radiu. Magic Dodge 1, pierwszym 29 zespaszowany. Mogę głośnością sterować wtedy, wiesz? Kopi, Dodge 1, wróć na swój kar. No dobra. Dodge 2, Magic. Dodge 2, Magic, z tej strony, słuchaj, północ, 037 na 18 mil, 21 tysięcy, push it. Masz po prawej go, natychmiast. Ktoś leci przed nami. Dobra, atakujemy. O, tu jakiś nasz. Magic Front, jak 3-1, przechwytuje tą grupę od południa. Ale w kaszu. Stąpiak, jeden, tak. Magic? No, zcinam. Wycofujemy się. Przyjmują ktoś tej grupy, czy możemy zawrócić i angażować? O, poleciałeś do tyłu. Możesz angażować jeden. Wiesz co, to ja chyba... Poczekaj, w tej chwili nieprzyjaciel 081, 5 mil na wysokości 22 000. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Chodź jak ty. Zbłądałeś w ogóle. Ja ciebie mam za tobą, także spokojnie. A ja cię nie widzę w ogóle. Mijam, stanąłeś. Copy, Magic jest midnight. Problemy techniczne. Ale to chyba nie wiem, czy ja jestem na serwerze, bo u mnie chyba wszystko stoi. Ciężko mi teraz twierdzić, o co chodzi. O, czekaj, teraz... O, on, jesteś chyba, jesteś. Ale znowu jesteś. Ten, znowu przerwało. Ale znowu stoisz, no. A to ty u mnie też stoisz. No to chyba jest ogólnie zwiecha. Też będzie, wiesz, laser show. No to myślę, że zmiana serwera nic nie da, bo za chwilę będzie to samo. Nie, to jest po prostu ilość tych jednostek, które tutaj się naparzały. Tu dosłownie była wojna na lasery przed nami, nie? A, kumam. No to dobra. No i u mnie się chyba odwiesiło, bo widzę chyba Łukasza. Tak, przestali strzelać do siebie. Łukasz, jesteś przede mną, zwolnij trochę. Dobra. Bo ja już mam 9 paliwa. No ja też. Mamy 24 mile przed sobą tego, takowca. Spytaj Awaxa, czy ktoś angażuje te dwa cele, bo idą na nas migi. Zwolnij do 250, żebym mógł cię dogonić. No mam 240. Magic Enfield 1. Magic Enfield 1. Jesteś na 256, słyszysz mnie tam? Tak, słyszę Java, jakby co komendę do startu, nie? Magic, Enfield 1. Enfield 1, 12 na dalej. Magic, mamy kontakty na BRA 071 52. Dwa nieprzyjacielskie migi. Tylko zgodź, że my jesteśmy AG. My jesteśmy AG uzbrojeni, także ciężko będzie angażować. Copy Enfield 1-1, 3 ship beaming right now, 084 for 80 miles, engaged. Na tę chwilę nie widzę żadnego kapa, który mógłby się tym zająć, no to 1-2 jest kawałek. Nie wiem, czy nie lepiej się wycofać, bo z trzema co my z pojedniej racji, co mamy. Okej, Sonter, 0-0-0. Touch 1, tłumacz. Gold 1, słucham. Dobra, za
zatrzymujemy się tu przy tankowcu na razie. To jeden, jakie jest uzbrojenia? 5 długich, 2 krótkie, 9000 paliwa. Copy, engage 3 ship Bra 1224 73 at 13,000. 1224 copy, dopiero. Jaki masz numer tego data linku? Mi 165 pokazuje. Patrzę tutaj, get the scan descending 9000. Mówisz o tym kanale, tak? Na UFC? Tak. Magic, podasz mi wektor ode mnie. Prawie MFB mi się zepsuł. Data link mam jeden. O kim mówimy? Dodge 1. Nie, wciąż jest EFF. 28 na 74, 6000. Dziękuję. EFF to nie mam żadnych numerów, mam po prostu on. A nie, DL jak wciśniesz, to jest on i 165, bo normalnie jest chyba 127. Ja mam jedynkę po prostu. Na DL jak wpiszesz? Tak. To dziwnie, ja mam 165. Ja ciebie normalnie widzę na datoniku. Nie, nie wiem, bo mi się poprzełączy. Dobra, zakręcamy w lewo, bo ten tankowiec tutaj nam ucieka chyba. Przechodzę na lewe skrzydło. Okej, copy. Mam się ustawić. Krzecho, nie ten kanał. Z której strony mam się... Speed check. 251 chyba, czy 255. Zasłaniały mi te serwera oznaczenia, wiesz. 255. Dobra, wszystko. Magic and Field 1. To wszystko już do tego tanka. Przechodzimy na częstotliwość tankowca Texaco. Enfield 1, czy wy jesteście absolutnie pozbawieni jakichkolwiek zdolności przeciwlotniczych? Magic, mamy 2 długie i 4 krótkie w sumie. Dwie długie, 4 krótkie, kopie. No to będę potrzebował waszego wsparcia w takim zakresie, jakim jesteście, bo w tej chwili jest 5 wrogich maszyn, tylko jeden nasz. Przyjąłem, ale musimy zatankować najpierw, bo jesteśmy cienko z paliwem. No, jak uważasz? Dobra. Zatankujemy. Łukasz. Zatankować. Magic, ale jeden, ok. Widzę 2 cele, 251, 33. Nie przełączasz się z radia na awaksowego, tylko nasze radio przełączamy na 251. 255, 431 from Bullseye. No to możemy zrobić. Nie, tak zawsze robimy, wiesz, bo awaksa będziesz na cały czas na nas, a można rozmawiać na częstotliwości. Another single ship, 1000 heading, no. Kolejna informacja, Bra 0884 68 3000 beaming. Dobra, to przechodzimy to na tego. Ignore tego. Proszę, ja przełączam się na 251. Dodge 1 copy, angażuje parę. Ranieczek. 5 na 5. Dodge 1 Magic, ten trzeci na tym kierunku, na jakim jesteś, właśnie zawrócił na hot na ciebie. Dodge 1 copy. Texaco 111. Request rejoin. Zaatakujemy na szybko i te polecimy tam z obozu. 111 Texaco. Co jest przed nami? Co?
Tankujemy, czy atakujemy tego, co jest przed nami? Czekaj. Mamy 50 mil do niego. No to dobra, tankujemy. Będę ten. Ty, wiesz co, podleć ty tankuj pierwszy, ja będę asekurował. I w razie jak ty się zatankujesz, to ja będę się to Enfield 2, to ship. Dobra. Sprawdzenie łączności. Enfield 2 Magic. 5 na 5. Enfield 2, czy macie uzbrojenie AA? Nie pisaliśmy się nad tym. Mamy po jednym Sparrowie i dwa Sandwindery, tylko do samoobrony. Magic 99, all ships destroyed, all enemy ships destroyed. Chyba, że angażujemy. Mamy 8000 paliwa. Mamy tak, angażujemy, bo są 4 i tak ktoś tam wchodzi, ale nie wiem kto to jest. Magic 102, powtórz ostatni komunikat. To kierujemy się tam na nich. Enfield 2 Magic, komunikat, all ships destroyed. Magic Enfield 1, możemy angażować te cele na BRA 9929. Tor 1, Smash 1. Enfield 1 Magic, head 099 for 50 miles, 3 enemy ships. In the area of Bullseye. Wait for direction. Spoko, Bullseye ja sobie nie ustawiam, ale dobra. Ale tam jest Saigon, nie ma szans, żebyśmy tam podeszli. Dodge 1, Smash 1. Dodge 1, Magic Copies. Zrobiłem separację. Wiesz co, teraz to byśmy już musieli zaatakować, bo my... Nie wiem. Jeszcze raz 7 jest złe. Magic turn 08122800 enemy beaming. No. Ja wiem, ale my teraz mamy do celi. Dodge 1 nie mogę, widzę na radarze w tym momencie 26647 od Bullseye'a. Blisko mnie cel. Dobrze, jak on skręci na nas, to jest w momencie przy nas. Spokojnie. Dobra, kopię, myślałem, że tego wystrzeliłeś i spada. Na którym mam punkcie? Nie ma, trzeba wpisać. No to ja nie wpiszę, bo nie mam jak. Enfield 1 Magic, engage 101 for 34800. Heading now. Ten jeden cel jest bardzo nisko, widzę. Nawet przy wodzie. Dobra, na 100... Enfield 1 Magic, confirm. Enfield 1, potwierdzamy, angażujemy. Na 101 mniej więcej się kierujemy i tam mamy cele. Angażujesz go? Czekaj. Ja mam tutaj dwa nisko. Tego na prawo tutaj jeszcze mamy. Ja mam tam na lewo. Dodge 1 hostile 0244. Ja atakuję ten na lewo, dobra? 22. Tam jest Dodge 1 na prawo. Sorry, tak, a tu na lewo są dwa samoloty nie. Magic Enfield 59, tak. Mówisz te przy w samej wodzie, co lecą? Tak, dokładnie, mam namierzonego jednego. Magic Enfield 1. Coś czuję, że tam na prawo tam. Dodge 1 spadł. Magic Enfield 1, potwierdź nam cel na BRA 076 przez 2-0 lecące przy samej wodzie. Copy Enfield 1 080 for 2800 hostile heading north. Enfield 1 Magic Threat 166 for 18 miles at 130 feet. Bierzemy tego na prawo. Przyjąłem do zatoru. On jest przy samej wodzie. Mam go namierzonego. Dwa
12 mil do niego. Odpalasz? Mogę odpalić, tylko na chwilę go zgubię. No jest przed tobą, jesteś bliżej. Ja wiem. Próbuję go złapać. It is one magic. Hotel Bra 1524, 9 miles, 800 feet. Nie wiem, zgubiłem go. Ja też. Enfield One, zgubiliśmy te cele. Jest. Dobra, mam go. Tylko, że on jest cold w zasadzie do mnie. Magic 99, pop-up group 0254, 99 miles bulls, heading south the west. A dziesiątki spadły, to spadały dwie na pewno. 29 wroga nad lotniskiem. Ten, na 251 gadamy. Przejdźmy na nasz 242. Altitude. Nie mogę teraz, będę odpalał do 29. Ja też tutaj. Fox 3. Do którego? Do tego na 1000? Tego niska przed nami. Czternastka Spike? Splash. Nie, dobra, przejdźmy na nasz kanał. Przechodzimy na nasz kanał. Okej, jestem. Enfield 1 Magic. Enfield 1. Radio check. Enfield 1 Magic. Bra 09347 3000 feet. Hostile cold. Monitor. Copy. Magic Enfield 1, a co z celem na Bra 34230? Wysokość przy wodzie. No factor at this time. Powtórz. No factor. Copy. Przechwytywać. Odpuść mu. 09829 przez 29 mil 5600 stóp two ship koło Buzaja dokładnie. Bądź świadomy, że w tym momencie z kierunku 040 na 96 milach masz jeszcze kolejnego tuszipa zbliżającego się do was na 15 tysiącach stóp. 290 węzłów leci, więc dość wolno. My mamy jedną długą, cztery krótkie, także nie za dużo. To poprawnie, ale nie ma absolutnie żadnej innej alternatywy. Magic Pontiac 2. Pontiac 2. W związku z awarią naszego drugiego radia przez większość czasu nie ma już na tej częstotliwości i czy jest coś w naszej okolicy, o czym powinniśmy wiedzieć? No tak, na Magic na tę chwilę absolutnie nie ma osłony powietrznej. Jest jeden oryginalnie taskowany do ground attacku flight, który robi za kapa. Czekamy na rozwój sytuacji. Copy, w takim razie udajemy się jak najszybciej na Batum i nasze zadanie zostało wykonane. Fotek 2, jesteś RTB. Potwierdzam. Magic Chevy 1. Chevy 1. To one są cold do nas. Czy jest to przed bliskim Batumi, czy możemy startować? Czekaj. Chevy 1. Chevy 1, jakie wersje uzbrojenia A? Poczekajmy jeszcze. 420. Copy. W takim razie zezwolenie na start. No gole, jak nam ten kursa ściągnął tam te dwa cuposze. Magic Enfield 1. Jesteśmy blisko bingo. Musielibyśmy zawrócić do tankowca i zaatakować. Copy, Enfield 1 zielone. Tankujcie. Copy, zawracamy do tankowca. Dobra, to lecimy do takera.
70 mil do niego. Zastanawiam się, co z tym naszym uzbrojeniem AG, czy po prostu nie wiem. Albo na Batumi wylądować. Na razie zostawmy. A co się z kapami podziało? Nie wiem, no chyba pospadały. Przecież tu w naszej okolicy w zasadzie nie ma nikogo, teraz jesteśmy sami. No, dokładnie. Tu po lewej stronie ktoś cały czas lata, co to jest, nie wiem. Za nami na naszej siódmej. Będą startować chyba teraz dopiero z tego, z Batumi. A czemu ty nie odpalałeś do tej 29, jak ty byłeś przede mną? 090 for 15 miles, 13,000, hop! Właśnie mamy hot. Tak, zawrócił się do nas. 12 mil, nie, 13. Zawracaj się, tak? Angażujemy. Szybka nawrotka, zdejmę go. Wtedy... Dobra, to ja przechodzę na... Wtedy go zgubiłem po prostu. Zero Magic, 10 mil. Magic, Pontek 2 przechodzi na czas odbiłość lotniska. Zero na 0,13,000. Magic, Chevy 1, request Boogie Dope. Chevy 1 Magic 315 for 20 miles bullseye, single ship engaged. Second group 050 for 15 miles cold. Ja go przejmuję w razie 29. Third group. Idę za. A nie, jestem przede mną, zaraz. 74. No faktor. Splash. Tak. Chevy 1. Długo straciłem jego. Infused One Magic, tak jest down. You're clear to leave your... Chevy 1? Dobra, zawracamy. Czekaj, bo on chyba jeszcze jest. On jeszcze chyba... Czekaj, poszedł. Chevy 1... Okej, zignoruj. Chevy 1. Dobra, lecimy do tego tankera. Trzech. Stąd odlecieć, bo możemy tu tak krążyć i krążyć. Pop-up 304 for 178. Zwolnię tak do 350. Może być? Tak jest. Ja mam 308. Mam 5 stopni wznoszenia. Anfield to Magic. Anfield to? Anfield to BLR Bra 331 for 76 enemy 2 ship hostile hot 17,000, 11,000. Anfield 1, copy. Kto został 4,6 paliwa.
ile masz do tankowca? 46? Ponad? Nie mam włączonego, czekaj. Bo ja mam cały czas 46.3. I czy wyłączę takan, czy włączę, to to samo jest. Dobra, teraz 46.2 jest. Dobra, na 21 wyrównał na razie. Magic pop-up Bulls 005 for 116 single ship hostile heading south. Teraz na naszej, od nas 300, kierunek 120 mil. Tu się chyba leci. Masz to, ty masz dwie długie chyba, nie? Raczej dwie krótkie. Nie, dwie krótkie tylko. Tak. To spoko. Dobra, nie możesz przyspieszyć. Okej, to na military lecę. Przeżyłam. Szefiłan, potwierdź, twoja misja to jest zniszczenie obrony przeciwlotniczej. Bingo. Potwierdzam. Bingo. Szefiłan, wykonujesz misję w tej chwili? Potwierdzam. Copy. Poinformuj, kiedy będziesz gotowy do taskingu. Ale z JSO trzeba było wziąć długie. No właśnie. Ja cały czas jestem przechylony około 5 stopni w lewo. Spokojnie, takich rzeczy nie musisz mi, wiesz, delikatnych skrętów, to ja wiesz, ogarnę. Okej, spokojnie. To magic, you're being engaged by a hostile 322 bra 324 56 35,000. Entry to two magic, you're being engaged by hostile bra 322 54 35,000. Entry to two copy. Dobra, przejdźmy na 251. Entry to two, wytrzymaj do Phoenixa, będziemy czekać w kierunku Stanica. Raniczek. 5 na 5. W sumie ja już mam zgłoszony do tego tankowca. To jest gotowy cały czas. To ja nie abortowałem. A poczekaj, spróbuję użyć tego. Chyba mnie nie działa. Ja muszę go
Magic engage hostile at Bra 3044 55 26,000. Texaco 1-1-2, request rejoin. Azure 2-2, Fox 3. 1-1-2, Texaco, proceed to pre-contact at 22,000. Ample 2-1, Magic, threat, hostile, 3074, 43 miles, 26,000. 50 mil już mamy do tych naszych. Ample 2 przyjął? Tam na naszej 12. Ample 2 disregard, hostile turning call. No to są te, co nam wtedy uciekły, co nie, mogliśmy. One w ogóle naleciały z tamtego kierunku, one przecież 120 mil były przed nami wcześniej, także to na pewno nie te. Tak, myślisz? No mamy kontakty z przodu i z tyłu. No właśnie. Dobra, do pałę daję, bo nie dogonimy go. Zakręca jeden na nas. Tak. Ile masz paliwa? Ja mam 3-1. 4-1. Lecę dalej. No to musimy się szybko jakoś tanknąć, chociaż trochę. No. W razie czego. Powiedz mi, chcesz lewy, prawy, obojętnie do ciebie? Nie jest obojętne. Dobra, no to ja podejdę do lewego. To mam iść na prawo, Magic, tak? Magic, Chevy One, request, boogie dog. Dobra, to się na prawo od razu. Nie bawimy się w echelon left, right. Chevy One, Magic, two groups. First tak group, sumie, nikogo nie ma. 3-3-5-4-49, heading west, no factor. Second group. Bulls 301-121, heading northeast, no factor. Magic Chevy One, widzę przed sobą na kursie jest około 70 na data linku, jak to jest powietrze. Co to jest? 30 mil przede mną. Co? Chevy One, hostile landing at UGK. No fuck. Kurwa, zawrócił się na nas. Ready, pre-contact. Clear contact. Niech Avax coś tam wymyśla. Ready, pre-contact. Clear contact. Magic, to Anfield 2. Czy jest w okolicy ktoś, kto może nam pomóc? Anfield 2, Magic. Infield One w tej chwili tankuje, jesteście sami, żadnej pomocy w pobliżu. Jesteśmy doganiani, przeciwnik ma przewagę wysokości, mamy tylko rakiety średniego zasięgu. Widzę, rozumiem. Infield One, Magic? Infield One? Infield One, jakie wasze AA? Nasze AA to 3 krótkie. Copy. MP2, wy macie sparała, prawda? MP2, 2-1. 2-1, advise turn hot 0-2-3-4-31, target at 36,000. Hot. Dobrze, bo poszedł na... support. Nie, na razie na spokojnie możemy tankować. Tankujemy pod korek. Anfield 2 Magic potwierdza, nieprzyjaciel cały czas 30 mil za wami i odległość nie spada.
strzałem. Oni mają sporo i to czemu uciekają od niego? Trochę te kapy źle ustawione były. Przecież kapy były tu ustawione od północy, a nam w ogóle od zachodu samoloty przyleciały. Ale kapy chyba pospadały, bo JF-ki spadały, 16-ki spadały. To druga sprawa. Enfield 2-1 to jest single ship. Proponuję, żebyście odwrócili w przeciwne strony i jeden po prostu go ciągnął za sobą, a drugi go engage'nął. Nie, no oni mają sparowy, ja bym był atakował nawet z tymi naszymi dziewiątkami. No dokładnie. Medic 2, przeciwnik wygląda na to, że zawraca. Enfield 2, Medic confirmed. Następny tuship jest na lewo od nas, podchodzi. Nie to. 60 mil. No ale my z dziewiątkami to tak słabo. Kiepsko, no. Ja mam tylko jedną. Magic 2 odpa jest report. Magic to Enfield 2. Obydwie platformy zniszczone, RTB. Copy RTB. Nie wiem, nie mamy osłony, więc my musimy się wycofać i tyle. Enfield 2? Enfield 1, Magic. Enfield 1? Enfield 1... You are free to engage your primary target at the Kobulet. No, zapytaj, czemu oni z tymi sparołami nie angażują. Przecież my z dziewiątkami to nie poradzimy. Enfield 1, Chevy 1. Uważajcie, na Kobulet i zostało jeszcze kilka SA-13. Nie wiem dokładnie ile. Enfield 1 przyjąłem. Enfield 1. Jak w ogóle sytuacja nad Kobuletti? Enfield 1 Magic, sky is clear. Enemy defense is relatively untouched. Copy. Ale mamy kontakty na Bullseye 306 przez 58. Copy, 306 for 58 miles, two ship heading southeast, 290 knots at 22,000. I think it's no factor at this time, Chevy 1 will eliminate once ready. Ok, przyjąłem, czyli atakujemy Kobuletti. Copy. Confirm. Magic Chevy 1, zrzuciłem wszystkie swoje bomby, mam 420, jeżeli potrzebujesz mnie do kapa, to jestem do twojej dyspozycji, jeśli nie, to wrócę na Batumi się przezbroić. Zostań samolotem, co robisz? Chevy 1, Magic, two ship, bra, 296 for 59 at 22,000. No ale to mamy na 11,000. Chciałbym, żebyś to zdjął, bo nie wiem, co oni chcą robić, ale lecą w kierunku lotniska. Stwierdził, że to jest no faktor, czyli... Ale jeszcze raz wysokość. 22,000. Zobaczymy, no. Mamy zajmuję się nimi. A, rakiety jeszcze, także. Coś tam się obronimy. Dobra, no to lecimy. Jak coś, to mamy Batumi blisko, nie? Przejął. Dobra, no to waypoint pierwszy. Musimy w prawo zakręcić. Na kierunek 076. Magic Enfield 1, jesteśmy po tankowaniu i kierujemy się na Kobuletti w celu wykonania misji. Copy Enfield 1, continue as track. Wyjdziemy może gdzieś na 25 tysięcy. Tutaj, a później jakiś ten. Tak. Na waypointie drugim jakiś outpost.
na 25 wyjmuję. Magic Chevy 1, Tali Bandit 288, 50 mil. Kapisze Chevy 1. Chevy 1 Bandit turning north east. Kody lasera, tak? Tak. Tak, poustawiane. Przejdźmy na... A na chwilę? Kodek się trzeba uważać. Radio 3, 3, 5 na 5, ok. Tak, kody poustawiane, mam wszystko poustawiane. Mam, także możemy atakować. Czemu ja nie mogę ustawić kod lasera dla Fleera? A, dobra, widzę. No, dla Fleera możesz w każdej chwili w sumie ustawić. Magic Amphit 1, Spike from MiG-29, Bullseye 300 przez 56 i robią się hot do nas. Copy, currently engaged by Chevy 1. Amphit przyjąłem. Amphit 1, gate head flow 0. Dobra, skręcamy w prawo na 180. Enfield 2, rakieta. Pocisk powietrza, pocisk 2, defensive, przełom defensive. Chevy 1, Fox 3. Enfield 1, go defensive, go defensive. Enfield 1, defensive. To w ciebie leci. W ciebie leci. Chevy 1 second bandit turning hot 280 for 16 at 31. 21, correct. Na 16, gonisz go? Chevy 1 Magic 1 hostile down. The final hostile bra 268 for 12,000. Chevy 1 copy, engaging with guns. Jesteś, Mal? Tak, jestem, gonię go. Masz go na radarze? Ja go nie umiem złapać w radarze. Ja go próbuję na hełmowym znaleźć. Uważaj, bo tam też nasz wchodzi. Chyba w ziemię uderzy zaraz, w morze. I chyba uderzy. Już chyba popełnił, tak. Magic, Chevy 1, potwierdź, czy cel nadal leci, bo coś wpadło do morza przed chwilą.
Przewidziałem na magic target. Faded, target. Faded, currently backlit. Magic Chevy 1, low on fuel, RTB. No, kierujemy się na kubulet. Będę musiał teraz uważać, bo mi pewnie wszystkie bomby zrzuci. Co zrobi? No bo z AG przeszedłem na AA, więc wiesz, że te dwunastki lubi zrzucić wtedy wszystkie. Body Spiker 18, 21. No ode mnie, nie czekaj, bo go. Nie wiesz co, bo nie wiedziałem ten drugi, kto od nas tam jest. Nie mogę cię odlokować. No to daj reset na tym, na radarze. Dobra, już chyba jest. Dobra, już lotnisko widzę. Dobra, to ja może zaatakuję samoloty najpierw tymi JSON-ami. No ale ja też mam JSON-y, no to i tak nie zrzucimy po prostu. Spoko. Jak duży rozrzut mają te JSON-y jakoś tam? Po środku między dwoma samolotami celować? Zależy jaką wysokość ustawię. One są bezpośrednio na waypointie pierwszym? Wiesz co, no na lotnisku. Tam są zniszczenia już rozwalone, także będziesz widział dym. Tego timingu jeszcze JSON-a przecież nie zrobiłem tego na początku. Kurwa, ja będę miał problem ze znalezieniem tego lotniska jebana. Jak się w ogóle te JSON-y wystawiło? Trochę nad. W tym, dalej w tym kółku, tak jakby pomiędzy tą środkową kropką, a na środku tego kółka, jakby tam była kropka, no to pomiędzy krawędzią całego koła, a środkiem, o, tak mam ustawionego TGP. Jak to jest? To ty celuj na... Powtórz jeszcze raz, no. Ja będę od czwartego od przodu uderzał. Od jakiego czwartego? Od... Jak lecisz od morza, to są w kolejności poustawiane te samoloty, nie? Aha, no. To ty celuj w pierwszego od morza, a ja tego od czwartego. Ale to
celujemy prosto w samoloty, czy gdzieś pomiędzy tymi dwoma na przykład? Pomiędzy chyba, nie? Ja celuję w samolot, a następne najwyżej dostaną. Drugą zrzucę na przykład na trzeciego, nie? No to ja celuję między pierwsze dwa. Dobra, przyjął. Ja chyba piątego celuję. Ja piątego celuję. Typ wypuszczenia jest jaki? Auto czy manualny? Manual chyba, nie? Chyba tak. A zapalnik to jest jak inst, czy inaczej? Inst. Dobra. To ja nie pamiętam, jak się tu wysokość zmieniało. Ja i tak odbijam w prawo, muszę nawrotkę zrobić. Bo ja już jestem nad lądem. Poszła druga. Kurwa, nie zmieniłem, ale żem dowalił. Wszystkie dwie pójdą w jeden cel. Do jakiej wysokości jesteś? 19. To jestem na 20. No, 20 teraz wyszło. Dobra, to wyjdę na 21. Okej. Okay. Robię nawrotkę. Ja też musiałem się obrócić, bo już za blisko byłem. Ja muszę te Jace'owy ogarnąć, bo nie strzelałem dość dobrze. No ja też, ale już poszły. Zapomniałem ten namierzyć przed odpaleniem, jak zmieniłem cel. I dupa dostanie ten sam. Dobra, robię nawrotkę w prawo. No to ja puszczam w te pierwsze dwa samoloty, co tam były. Enfield 1, Shift 1. Enfield 1. Czy atakujecie lotnisko Kobuleti? Potwierdzam, atakujemy Kobuleti. Jesteśmy w trakcie. Jestem na Batuni, przyzbrajam się AG i tankuję samolot i przylecę za chwilę wam pomóc, już to co zostało. No mamy dość dużo samolotów, jest kilka celów opancerzonych. Copy. A ten drugi outpost, który mieliście atakować, jest już ruszony, czy jeszcze na razie nie? Na razie nie ruszaliśmy go jeszcze. Na znaczy, będę docelowy. Uzbrajasz typowo AG czy AA też jak? Wymiar 420. Okej, przyjąłem. Czy możecie przejść na drugim radiu na 132, bo ja nie jestem w stanie się do was dopasować częstotliwością? Możemy, to przechodzimy. Przejdźmy na 132. Ale nie ten... Co? Nie ma teraz przejść jak bombarduje. No to spokojnie. To poczekam. Jay cały samolotów. Okej. Okay. Przerwa mi coś przez SRS-a bardzo. Mówię, że Jay cały nie zniszczyły samolotów. Uderzam z dwunastki, trzeci od góry samolot. Od morza. No mój Jay cały poszedł, nie wiem czy uderzył już. No moje dwa trafiły, widziałem jak ten, ale nic nie ten. Coś tam się pozadymiło, ale nic więcej. Jeden, Enfield 1, poczekaj,
Jesteśmy akurat w trakcie zrzucania, także za chwilę przejdziemy na częstotliwość 132. Czekam, dajcie znać po prostu. Okej. Ja mam 30 sekund do zrzutu, to nie będę się teraz wiesz przełączał. Enfield 1, Chevy 1, widzę drugi kontakt koło was. Chevy 1, Enfield 1, nie widzę. Mocy na datalinku, to może być błąd, ale bardzo blisko. Jakby nad lotniskiem coś wystartował na 2000. Widziałeś, czy coś startowało? Widziałeś, czy coś startowało? Nie, nie widziałem. Chevy 1, Enfield 1, potwierdzam, jest jakiś cel nisko nad wodą. Jeden samolot zniszczony. Enfield 1, Chevy 1 w powietrzu, szukam celu. Wiesz co, jest zaraz nad lotniskiem data. Bo ty nie byłeś zaraz nad lotniskiem, nie? Ja jestem nad lotniskiem, 21 tysięcy. A to nie, ja mówię tam 1000, 2000 max. No nie, nie, no to ty. Enfield 1, Chevy 1. Nic nie widzę na radarze i na datalinku też zniknęło. Chevy 1. To był jakiś dziwny, szybki cel, nie wiem. Nie zdążę go zidentyfikować. Aktualnie zgubiłem go z radaru. Altitude. Magic 99, picture clear. Clean. Chyba nie, z tego co zauważyłem. No właśnie, też mi się tak wydaje. A to już chyba widzę, że my tylko zostaliśmy w powietrzu. No my i ten Chevy jeszcze. 16 chyba. Biorę drugi samolot od góry. Okej, ja na razie się wznoszę. Nie wiem, ale coś latało na tym lotniskiem. Coś tak dziwnie szybko latało. Może UFO. Ale na serio, no złapałem go. Najpierw go złapałem Sidewinderem. Bo widziałem. Jestem na 20 400 metrów. Okay. Widziałem go normalnie, to znaczy żyłala z nim i ten. Później w radar go złapałem. IFF nie działał, w sensie nie umiał potwierdzić, czy to nasz czy wróg. Ciężka sprawa. Sekundę złota. Proszę.
się TGP. Target destroyed. Dobra, to ja biorę te od morza, od strony morza po kolei. Tak, ja biorę tego ostatniego, tego pierwszego od góry. 18 sekund. A te pojazdy opancerzone gdzie mają być? Wiesz co, też tam były gdzieś, po drugiej stronie tak jakby płyty. Chyba, że ja będę do najwyżej do tych opancerzonych. Nie, to zniszcz te samoloty od dołu, a ja już będę następną. Jeszcze tam jednego zniszczę samolot, a później przejdę na te samochody opancerzone. Okej, spoko. Enfield 1, Chevy 1, będę zrzucał bombę nad lotniskiem od strony lądu w stronę morza. Za 5 sekund. Jaką on tą częstotliwością? Jest 132. No to mogę teraz przejść. No to przechodzimy. Chevy 1, bombs away. Enfield 1-1, radioczek. 5 na 5, dzięki. Okej, okay, skrzydłowe też. Drogi też jestem. Dzięki panowie, będzie łatwiej. Zrzuciłem 6 CBU 97, zaraz powinny powybuchać i mam jeszcze 12. A na co zrzuciłeś? Na te samoloty tam na tej płycie? Wiesz co, zacząłem od sam przed pasem kawałeczek, bo tam jeszcze była jedna SA 13, więc pewnie do połowy pasa gdzieś tak za ten. Bo powinny polecieć bombę. Ja atakuję teraz ten pierwszy samolot, to znaczy ostatni samolot od morza. Przyjąłem. A ja drugi od morza. Trzeci od morza, poprawka. Pico. To może ja polecę ten outpond zniszczyć. To jak chcesz, no. No ty jesteś lider, ty decydujesz. To leć, no my tutaj z tym strzewim najwyżej zrobimy porządek. No ja mam 3 bomby, może tam zrzucę. Jest 5 mil w tym drugim. No. To dawaj, atakuj go. Szybciej skończymy. Szawity, laserem teraz świeciłeś coś? Tak. A jaki masz kod lasera? 1688, sorry, mogę zmienić. Nie, nie mogę zmienić, bo bomb nie zmienię. Nie, nie, spoko, może być, bo ja mam inny. Nie, coś kopię. Mi nie trafiły.
bo znowu za szybko lecę i to GBU-12 za późno schodzi. Obawiam się, że nie znajdę tego outpostu. A masz? Czy nie? Nie. Ja mam jeszcze 4 dwunastki. Jeszcze GPU to mogę to poszukać. To poszukaj, bo ja na zielono tego nie znajdę. Okej. Okay. Pickle? Dobra, to ja lecę na ten outpost. No tutaj najwyżej ma lutę, zawróć tu na lotnisko. Tak, bo ja na tym zielonym to ni chuja nie znajdę. To tak cały na lotnisku jeszcze jest. A to miał ktoś później przylecieć na to lotnisko, prawda? A ja chyba tylko my zostaniemy. A gdzie jest, są te czołgi? Wiesz co, to ja by po, na północnej stronie tego pasa. Tam gdzie są te... Ciężko mi to opisać. To ale tu są jeszcze samoloty na stojankach, nie wiem czy widzieliście. Też jeszcze na pewno jeden jest. Tu też są jeszcze czołgi. Samoloty do zdziałka może na koniec. One w jakimś grupie stoją. One są jakieś zgrupowane te czołgi, czy porozrzucane? Wszystko porozrzucane były. Wszystko porozrzucane. Ja to tylko ciężarówki widzę. Została ostatnia bomba. Jeden czołg jest na pasie, będę go atakował. Są dwa czołgi, które atakujesz. Co teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo muszę już rzucam bombę. Poczekaj chwilkę. Dobra, to zrzuć, ja odlecę i później zrobię. Macie jakieś kasetówy, takie normalne? Tym alu nie.
No, już podrzucam. Ja miałem, zrzuciłem 6 i nic nie trafiłem. Już za mocno rozrzucone są te cele. Znalazłem posterunek, są tam... Jest tam 7 czołgów, 4 ciężarówki. Także gruba, grubo tam jest. No to ja bym musiał wrócić na Kobuleti, żeby się przyzbroić. Nie, nie ma sensu, bo będziemy do pierwszej nocy latać. Dobra, to ja atakuję ten outpost najwyżej. To jeszcze z działka spróbuję te samoloty, co na pasie stoją. A zniszczyłeś już ten czołg, do którego... Właśnie trafiła bomba przed chwilą. I manpady też tam są na tym posterunku. Właśnie uważaj na manpadce, jak będziesz chodził nisko. No popatrzcie, bo teraz podchodzę do ataku, czy coś do mnie nie strzela. Tylko nie mogę teraz, bo odpaliłem bombę. Czołgi do ciebie strzelają. Z tego co widziałem. Dobra, jestem cały. A moja bomba nie trafiła i chodzi czemu. Mój samolot też przeżył atak. Odchodzę drugi raz. To niedobrze. Ukazała się siedmica. Poczekaj, no ja ten outpost teraz tutaj bombarduję. Mam dwie dwunastki jeszcze, pozrzucam to. Trafiłem samolot i na pewno nie wybuchł. Jestem ciekaw, czemu moja bomba nie trafiła. Jestem Winchester, już działka nie mam ani bomb. Okej. A jak spaliłem na ciebie, Łukasz? 6-4. 6-7. Ostatnia GBU-12 mi została. Ale nie będziemy na lotniskowie zwracać się, bo lecimy na tu, na Batumi. Na lotniskowie? Co, czemu nie chcesz na lotniskowie? 200 mil. Dobra, ja wracam na lotnisko. Dobra.
puścimy autopilota i tyle. Kurwa, w ostatnim momencie puściłem bombę, nie wiem czy złapię. Ja tak samo. Ja chyba 8 sekund przed uderzeniem. A ja już pali w ogóle w zakręcie, nie wiem czy ona w ogóle poleci w cel. Mijasz mnie chyba, jesteś wyżej nade mną. Ja mam 20 tysięcy. Ja mam 18. Wiesz co, tu miałbym wziąć dwie kasetówy normalne. Ja bym wziął dwie normalne kasetówy, to teraz tu na ten outpost jest idealnie. Dwie takie walne. I tak byś wcześniej zrzucił na samoloty. No racja. Dobra, dołączam. Zawsze możecie tu wylądować na lotnisku obok i się przezbroić. Nie, już nie będziemy się przezbrajać, już wracamy. Ale w sumie czemu by nie, no. Nie, to już za długo by było. Która jest godzina? 10. Myślę, że inni na nas czekają z briefingiem? Chyba tak, zaraz zobaczę na TS-ie co się dzieje. Musimy wykonać misję, nie? No wykonana została. No gdzie no, outpost w połowie zniszczony? Nawet nie w połowie. Oni są na debriefingu wszyscy. Wracajmy, bo zanim wrócimy do lotniskowca, oni będą chcieli nas wyjebać. Jeszcze nie wiem, czy nie musimy się przetankować. I ostatni paywall, proszę. Dobra, słuchajcie chłopaki, oni mówią, żebyśmy już wracali. Uznają nam zadanie za zaliczone. No dokładnie, no, mówię. Ale przelatują. Wszyscy już czekają. Co zrobisz? Jeszcze sobie przelot z działka trochę pozdrowiłem. Nie rób przelotu, bo ja już jestem za tobą. Tak? Tak, jak chcesz mieć RTB, zaraz się z działka jakiś czołg zniszczy i będziesz miał. No to ja szybciej skończę. Spieczek. Czekaj, bo patrzę na ten, na TGP. 336. To jak chcesz, to najwyżej będziesz mnie gonił. Dobra, to lecimy na tego tankowca na chwilę. Chociaż w sumie nie, mamy 6000. Czekaj. Co wam ten powrót jeszcze chwilkę zajmie? No 200 mil mam. O. Chodźcie tu na lotnisko. 190 mil do Stenisa mamy. To jak chcesz, Łukasz, ty decydujesz. No wiesz co, polecimy 24 minuty. A oni na nas czekają już. Ty decyduj. Dawaj na Batumi. Chyba, że ten, albo inaczej, albo polecimy. Ale pójdziemy na debriefing już. Tam, na tym spiku. Można też tak zrobić. A my sobie możemy polecieć, nie? No. No to dobra, to lecimy na stylizm. No to będzie w pół do 11, to tak akurat, nie? No, dokładnie. To nie będziemy case'a lądować, tylko straight'a zrobimy i tyle. Od prostej od razu, dokładnie. Czekaj, jak mi to pokazuje. No przy Stenicie zostanie nam 2000 paliwa niecałe. Dobra, no to sporo, to sporo. Dobra, to wejdziemy na 40 tysięcy. Nie wchodź tak wysoko, na 30. Wyżej tym lepiej, no po prostu pójdziemy w górę trochę i zobaczymy jak nam tam FPS będzie pokazywał. Łatwiej być wysoko i później już tam w dół zejść bez paliwa. Dobra, to idziemy na ten debriefing? Możemy iść, no. Tylko poproś, żeby mnie ktoś tam przerzucił.
Dobra, już moment.